Jedziemy też w pewne miejsce pod koniec kwietnia, ale nie możemy wam niestety na razie powiedzieć gdzie. Ktoś z was będzie z nami, na pewno jechał też w to miejsce. Życie bez ciebie byłoby łatwiejsze chyba, wiesz, jak tak się zastanawiam czasami. Wydaliśmy ponad 500 000. W tym roku raczej jeszcze podziałamy z muzyką. Z tą akurat federacją rozmawiałem odnośnie już takiej konkretnej propozycji. Dzień dobry kochani, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj razem z Pawłem nagramy dla was mukbanka. Stwierdziłam, że to będzie w sumie taka ciekawa forma, żeby się najeść i żeby trochę poodpowiadać na pytanka, które zadawaliście na Instagramie. To jest popularne, widziałem. Ja osobiście nigdy nie oglądałem tej serii chyba. Nie, no ja oglądałam wielu osób i przyjemnie mi się ogląda. Nawet szczerze, jeżdżę czasami w aucie i puszczam sobie, no bo jakby to nie jest coś, co się ogląda, bardziej się słucha, nie? Co mają ludzie do powiedzenia. I przy okazji jedzą, tak. I mlaskają. Tak. Też będziemy jeść i mlaskać. Widzę, że mamy dużo ciekawych rzeczy. Tutaj mam ogarnięte jakieś calzone, nie wiem z czym, churrosy. Pirożki, te takie, które ja lubię. To jest kebab z nachosami. Tutaj widzę to dla mnie, ja to zaraz będę smakował. Takosiki. I tu mamy coś chyba greckiego. Kofta chyba się nazywa. Kofta? Kofta? Okej. No będziemy jeść i odpowiadać na jakieś spicy pytanka być może, nie wiem co Olcia przygotowała. Nie, bardziej takie tematy, po prostu rozwijamy się na jakieś tematy i po prostu takie tematy, które wy powiedzieliście, że chcecie, żebyśmy poruszyli. Pierwszy temat, który ja chcę poruszyć, to subskrypcja mojego kanału. Subskrybujcie, widzowie, żeby żaden film was nie ominął. I zostawcie łapeczkę w górę, jeżeli chcecie więcej takich odcinków, bo kiedy może będą się pojawiać. No już mogę. Już mogę jeść? Tak. Ja nie mogę, ale fajnie. Oka to. Ej, ale to mega ładnie wygląda. Giga dobrze. Ten sosik jest taki... I dobry sosik. O, ostry! Oż kurde. Ten ostry? Mhm. Ostre jedzenie, ostre pytanie, dawaj. Znaczy ostry temat. Ostry temat? Temat out. Ależ ostry, na pewno zawiły. Tak, no jest zawiły. Jak widzowie dobrze zauważyli, jeżdżę teraz najczęściej Golfem Pawła albo innym Volkswagenem. Nie mam już Range Rovera. Stwierdziliśmy po prostu, że sprzedajemy właśnie Range Rovera, żeby zamówić inne auto i na to auto inne czekamy teraz i prawdopodobnie będzie przed wakacjami już u nas. To będzie taki samochód, który jest Oli, ale też mi się nim dobrze jeździ. Tak, bo zwykle jak ja mam jakieś auta, to Paweł nimi niechętnie jeździ, bo po pierwsze są za małe, za wolne. Wiecie, jak teraz Paweł jeździ Porsche i nagle ma się przesiąść do auta, które ma na przykład 100 koni, no to jest ogromna różnica. I tu nie chodzi o to, żeby jechać szybko, tylko tu chodzi o dynamikę jazdy, nie? Że w momencie, gdy masz więcej tej mocy, to możesz sobie pozwolić na wyprzedzanie i tak dalej, i tak dalej. Jedziesz autostradą, tak się nie nudzisz. I ta jazda autem z większą mocą jest przyjemniejsza, po prostu przywykłem do tego, no bo mam auta z dużą mocą. Jak jedziemy gdzieś w trasę, to się tułamy w Golfie zamiast w wygodnym SUV-ie, no bo wygodny SUV ma za mało mocy. Dlatego też zamówiliśmy SUV-a, który ma dużo mocy i jest fajnym autem, jest moim dreamcarem, a w sumie Oli się też giga podoba. No więc po prostu będzie taki wspólny moje auto, tak możemy to chyba nazwać. Więc na razie do tego czerwca mam przejściowe auto i oprócz tego jeżdżę sobie Golfem jak... No, jak jest. Także aktualnie pod naszym domem stoją dwa Volkswageny. Ej, w ogóle mega dobry jest ten kebab. Daj posmakować. Czy to jest jalapeno? To jest ogórek. Ej, fajny. Dobry, nie? Mhm. A możesz go oddać? Dziękuję. A co do moich aut? Bo tutaj też dużo osób się pyta, dużo osób dalej myśli, że mam Mercedesa, bo dostaję co najmniej raz dziennie zdjęcie mojego Mercedesa na mieście, który jeździ w okolicach Warszawy. Mój Mercedes poszedł do Szymona, tego Szymona, z którym robiliśmy projekt w Warszawie, naszego dobrego przyjaciela. I Szymon jeździ tym Mercedesem, Szymon go ode mnie kupił, tylko dalej jeździ na rejestracji G1 Jawor, nie wiem dlaczego dalej nie zmienił. Aczkolwiek Mercedesa już nie mam, mam Porsche i Golfa, natomiast... Jeszcze je mam i być może niedługo nadejdą zmiany i wrócę na stare śmieci, bo jednak stwierdziłem, że miałem jeden samochód, którym jeździło mi się najlepiej, no i właśnie go sprzedałem i jednak... A myślałem, że powiesz, że Golf 5. A, nie, Golf 5 to nie był. Znaczy, to jest samochód, do którego miałem największy sentyment, bo to było moje pierwsze auto, które rozbierałem od A do Z, aczkolwiek no, gdzieś tam jest jedno auto, którym jeździło mi się najlepiej, które właśnie sprzedałem i będę do niego wracał też niebawem. Co, ja mam tak to jeść do końca? Nie, no, no nie, ja no zmieniaj sobie, właśnie najpierw chcę zjeść takie wytrawne rzeczy, a potem przejdę do tych deserowych bardziej. Pokaż to, kazone. No właśnie, ja jestem ciekawa, z czym ono jest. Mogę je tak ręką rozerwać? Możesz, rób co chcesz. Szyna i cebula, o człowieku, i sos pomidorowy. To coś dla ciebie. Znaczy ja posmakuję, ale... Wiesz, że nigdy nie jadłam chyba calzone?
Ja może raz albo dwa razy, nigdy tak sama z siebie nie zamówiłam. Ja jak pracowałem w pizzerii, jadłem bardzo często, tylko jadłem takie wypchane różnymi, przeróżnymi rzeczami. To jest fajne, bo jest takie kanapkowe. Mhm. Dobra, plany na ten rok. I to były różne plany, w sensie jakby widzowie pytali o wakacje, pytali o jakby takie życiowe rzeczy, więc możemy tutaj się trochę wypowiedzieć na temat tego, co będzie się działo u nas w tym roku, a będzie się działo dużo, widzowie. Na przełomie lutego i marca idziemy na wyjazd i w marcu też będzie pewne duże wydarzenie dosyć dla nas, które wam pokażemy i w którym... którego też doświadczycie. Jedziemy też w pewne miejsce pod koniec kwietnia, ale nie możemy wam niestety na razie powiedzieć gdzie, ale ktoś z was będzie z nami na pewno jechał też w to miejsce. Tak, to jest fajny wyjazd to i jest... bardzo takie nowe miejsce, no ale to przekonacie się za jakiś czas. I tak jak mówię, widzowie będą z nami jechali. Mhm. To też jest inne dla nas, bo w sumie my nigdy nie mieliśmy takiego momentu, żeby spotkać się z widzami, bo jak my zaczęliśmy nagrywać lifestyle, to zaczął się COVID i my tak naprawdę nie uczestniczyliśmy w żadnym meetupie, w żadnych takich spotkaniach z widzami. I to będzie takie pierwsze takie nasze... Takie pierwsze spotkanie z widzami, no. Także będzie fajnie. Wyjątkowe. Dokładnie tak. W maju lecimy do Stanów na pewno, bo mój sześniak ma roczek. Więc tak naprawdę... Co miesiąc? Jest cały czas wyjeżdżamy. Zaraz na kanale pojawi się też wyjazd do Londynu, więc jest bardzo dużo podróży w tym roku. Już też planujemy podróże po wakacjach. No, będzie się działo tak podróżowo mocno. No, wakacje to jest okres, który chcielibyśmy spędzić tutaj, w Polsce. Kochamy wakacje w naszym kraju i jakby trzeba pokorzystać z wakacji, z tego, że mamy cabrio. I z tego, że jest tutaj też ładna pogoda, więc my tak. Jakby zawsze, zwykle tak jest, że nie jeździmy właśnie typowo w wakacje, tylko jeździmy przed wakacjami i po wakacjach. Albo po wakacjach. Znaczy, przed, jakby chodzi o lato, nie chodzi o wakacje. No. Mówimy wakacje, ale chodzi nam o lato. I to chyba tyle, jeżeli chodzi o plany. No potem dalej nie mamy planów. Wrzesień, październik, listopad, nie mamy jeszcze jakichś takich planów dogłębnych. Z Pawłem też ciężko jest planować jakieś rzeczy, bo Paweł jest bardzo spontaniczną osobą i on na przykład potrafi wymyślić dzień przed, że on wyjeżdża nagrywać jakieś filmy zaraz. I to jest mocny spontan, więc dokładnie mamy tak. Trochę zaplanowanych rzeczy, ale dużo jest też przestrzeni na to, co spontaniczne. I dobre są te fryteczki. Okay. Smakują ci? Takie z papryką czy z czymś. Mi nie odpowiada, że są zimne. Co do wyjazdów, jest też pytanie o Egipt, bo wygraliśmy wakacje w Egipcie w próby miłości i jeszcze tam nie poleciliśmy. Ich, za szybko chyba nie polecimy. Nie, odzywała się do nas jedna z asystentek Friza bodajże, żeby to zaplanować, a my powiedzieliśmy, że w sumie na razie nie mamy planu i to było zaraz po nagrywkach, tak, że no. Nie wiemy na razie gdzie to wcisnąć i przełóżmy to na dalszy okres. Bo to było pod koniec zeszłego roku, mieliśmy wyjazd do Stanów, mieliśmy daily moje i po prostu tak, nie było gdzie kiedy tego wcisnąć. No, a teraz skumulowało się dużo rzeczy i troszkę o tym zapomnieliśmy, nie ukrywając. Także gdzieś tam na pewno to wisi, wydaje mi się, że raczej jest to aktualne, że nie ma problemu jak za... 2 miesiące się odezwiemy, ale po prostu nie mamy gdzie tego wcisnąć, także nie jest tak, że tam nas olali czy coś takiego w żaden sposób, to bardziej my olaliśmy temat niż oni. Tak, no po prostu mamy za dużo swoich rzeczy, my też mieliśmy przeprowadzkę i jak po prostu za dużo rzeczy się działo. Musimy też spojrzeć, kiedy w ogóle opłaca się jechać do Egiptu, bo tego też nie wiemy. Wydaje mi się, że w lato tam jest zbyt ciepło, tam jest chyba po 50 stopni czy coś takiego, więc też no, nie chcemy jechać jak będzie aż tak gorąco, no bo się ugotujemy. Więc to jest po prostu do przegadania i do przemyślenia. Ale raczej po wakacjach. Raczej po wakacjach, no. Fajnie było odwiedzić Egipt, ja nigdy nie byłam. Nigdy to nie było też jakieś miejsce na mojej liście miejsc, które chciałabym zobaczyć, ale fajnie. Ciekawe może to być miejsce. Moi rodzice podróżowali jak byłem malutki, podobno tam kiedyś było w tych piramidach jakieś złote rzeczy i tak dalej. W sensie, że prawdziwe złoto, ale ludzie zaczęli to rozkradać i teraz podobno są dużo brzydsze w środku. Okay. Tak słyszałem od rodziców, ale nie wiem, ile w tym prawdy. Nie wiem, czy to potwierdzone info. Nie wiem, czy to potwierdzone info, dokładnie tak. Ten kebab jest tak dobry. Jest pyszny, ja no. Zjadam już połowę. Odkładam to, bo robię podmiankę na pierogi. Które teraz dalej pokontynuujemy motyw podróżowania. Twoje podróże. Jak ja się czuję z tym, że ty wyjeżdżasz? Jak ty się czujesz z tym, że jeździsz sam? Po ostatnim wyjeździe, którego zobaczycie niebawem publikację tego wyjazdu, bo my już jesteśmy po tym wyjeździe, stwierdziłem, że jednak cieszę się, że jeżdżę sam. Za każdym razem, jak gdziekolwiek byłem, czy to w Japonii, czy to w Dubaju, czy nawet leciałem dookoła świata, to miałem takie w głowie, że kurczę, szkoda, że ze mną Oli nie ma i tego wszystkiego nie widzi. Ale widzowie, to są bardzo intensywne wyjazdy. To są wyjazdy, na których tak naprawdę od rana do nocy biegasz i nagrywasz, bo to jest wszystko ściśnięte w czasie, żeby zrobić jak najwięcej kontentu, no bo takie wyjeżdżanie też jest drogie bardzo. Także trzeba gdzieś to też, wiecie, wiadomo, zmonetyzować. I te wyjazdy są zawsze intensywne i teraz właśnie pojechaliśmy na wspólny taki wyjazd. I się pokłóciliśmy 20 razy ja w trakcie. Ja stwierdziłam, że ja nie chcę jeździć z Pawłem na takie wyjazdy, bo nie korzystasz w ogóle z tego miejsca. Ja wolę, jak Paweł pojedzie sobie sam,
sprawdzi jakieś miejsce i wtedy pojedziemy tam razem i przeżyjemy takie, wiecie, spokojne wakacje tam i ewentualnie nagramy jakieś vlogi z tego, bo to jest zbyt intensywne. Ja pierwszy raz widziałam, że Paweł takiego speeda włączył na lotnisku. Mieliśmy godzinną przesiadkę, a Paweł po prostu tak szybko biegł. Pierwszy raz widziałam, że on tak szybko biegł. Ja nie nadążałam za nim. To dla mnie było normalne tempo, jakby już do niego przyzwyczajony, nie? A Ola za mną, takie piąte koło wozu, ja ją wołam. Ja, jejku, to no to było... Jak z takim dzieckiem, które nie nadąży za rodzicem. Ja nagrywam, mam zaplanowaną jakąś nagrywkę, tam i chodzi, skacze. W ogóle reaguje na jakieś rzeczy randomowe dookoła. Nie, to było, te materiały, ja ich nawet montażyści nie oddaję, to ten ja muszę je ogarnąć, bo jest taki dym tam i miszmasz, że to hit. Też jest kolejna ważna sprawa w tym wszystkim, że finansowo te wyjazdy jakby nie spinałyby się, gdyby dwie osoby jechały. I tak ja często wychodzę na zero albo minimalnie na minus na tych wyjazdach, biorąc pod uwagę AdSense'a, nie biorę pod uwagę współprac, bo zazwyczaj podczas tych wyjazdów nie ma współprac, bo są one zbyt dynamiczne. Jak jadę sam, to jest zazwyczaj no tak 40% taniej, no bo za hotel bym zapłacił tyle samo z Olą, co samemu, ale bilety, jedzenie, jakieś atrakcje, wszystko trzeba liczyć podwójnie, nie? Także gdzieś tam finanse grają rolę, no i... Ostatnia rzecz, która gra rolę. No to pieski. Nie chcemy też zostawiać piesków cały czas. Pod koniec zeszłego roku mało wyjeżdżaliśmy razem, ale w tym roku mamy mnóstwo wyjazdów wspólnych, więc jak Paweł gdzieś wyjeżdża tak pomiędzy tymi wyjazdami nagrywać, no to bez sensu, żebym ja po prostu zostawiała pieski i jechała z nim na takie intensywne wyjazdy. Tak, no pieski są dla nas dosyć istotne, żeby one mimo wszystko miały nas, albo chociaż jednego z nas, nie? Nigdy nie było tak, że ty byś był sam z nimi tak na tyle czasu, co ja. Nie. Musimy to zmienić, ja muszę gdzieś pojechać. Możesz jechać na jakiś wyjazd, ja jestem za tym, ja sobie odpocznę w domu. No zobaczysz jak to jest, jak jest ciężko. No właśnie, życie bez ciebie byłoby łatwiejsze, chyba wiesz, jak tak się zastanawiam czasami. Jak ty na przykład, nie wiem, jedziesz gdzieś od rana, coś załatwi, ty sobie wstaję rano, robi śniadanko, posprzątam, no spokój. Ty przychodzisz i nagle robisz mi Armagedon tutaj. A właśnie tak samo jest jak ty wyjeżdżasz, że ja mam wszystko ogarnięte, mam nagrywki ogarnięte, wszystko jest posprzątane w domu, tylko Paweł wraca z wyjazdu i od razu są wszędzie jego rzeczy. Miliard prania do zrobienia. Czy ja za dużo jem? Jak na tego bułbanka? Nie wiem, ja też bardzo dużo jem. To tam pół kebaba, frytki, teraz jem pierogi. Nie no, chyba o to chodzi, żeby jeść, nie? Bo ja tak tylko kliknę jednego mukbanka i oni tam prawie nie jedli generalnie. To jedzenie leżało i tak wiesz, tak... I tak leżało generalnie 10 minut, a my cały czas jemy. My robimy, to wiem... Mukbanka po swojemu i po prostu jemy cały czas. Co ma się zmarnować jedzenie i tak zostanie dużo. Mamy tutaj osoby za kamerą, które nam pomogą zjeść zaraz. Ale no chyba o to chodzi, żeby jeść po prostu, nie? Znaczy ja już jestem napchana, ale zjem jeszcze. Przejdźmy do tematu domu. Ile kosztował nas remont? Za dużo. Za dużo. Widzowie, my mamy ogólnie porównanie. No bo tak naprawdę co półtorej roku gdzieś tam wykańczamy coś. Tak jak wykańczyliśmy bliźniaka, w którym mieszkaliśmy, to te ceny w porównaniu do tamtych czasów się tak zmieniły, że to jest po prostu jakaś masakra. My są teraz... przepotężne, jest 200%, jest około podwójnie drożej niż było. Za lampy, za wszystko, kanapę, za cokolwiek. Ja powiem tak, mieszkanie, które mieliśmy teraz, ono miało 80 metrów kwadratowych, i wykończenie tego mieszkania od A do Z kosztowało 380 tysięcy złotych. Ono było wykończone w bardzo wysokim standardzie. Tak, podłogi, mieliśmy tam kafle drogie. Były drogie, jakieś takie rzeczy, bo to było generalnie takie mieszkanie, to była moja wizja, że będziemy tam mieszkać giga długo, więc zainwestowałem w to dużo pieniędzy. No i tam nie mieszkamy. No tam nie mieszkamy finalnie, tak wyszło, bo ktoś chciał się przeprowadzić. Aczkolwiek, no wykończenie tamtego mieszkania było giga drogie i myślałem, że to jest grubo ponad budżet. No i kupiliśmy ten dom. Tutaj mamy 120 metrów. Tylko, że mam jeszcze schody, jakieś takie rzeczy dodatkowe, typu ogród i strych. I tutaj za ogród, za całe jakby wnętrze, za wszystko, co jest w środku, wydaliśmy więcej niż tam. I tutaj nie ma już tak wysokiego standardu. Mamy pojedyncze rzeczy, typu ten blat był giga drogi, ale już na przykład kafle na podłodze kosztowały 80 zł z metra, gdzie to było naprawdę tanio znalezione na promocji. Stolarz był tańszy niż tamten. Ogrodnicy też byli tani finalnie, znaleźliśmy firmę, która tanio nam zrobiła. Generalnie szukaliśmy masy promocji, masy rzeczy, które były tanio i jakby naprawdę myśleliśmy, że wyjdzie to dobrze cenowo. A wyszło zupełnie inaczej. Wydaliśmy ponad 500 000 na wykończenie tego domu. Ale na przykład ten blat. My mieliśmy mniej więcej tyle samo blatu w tamtym mieszkaniu. Jakby to jest konglomerat i to był ten sam konglomerat z tej samej firmy, tylko tamten był grubszy. Tamten miał 3 cm grubości, ten ma 2 cm grubości. One kosztują podobnie z metra. I w mieszkaniu półtorej roku temu za ten blat konglomeratowy też zapłaciliśmy dużo, bo zapłaciliśmy 15 000 zł. I myśleliśmy, że to jest dużo, dopóki nie dostaliśmy wyceny tego. W momencie, gdy dostaliśmy
cenę tego, to okazało się, że przez półtorej roku konglomerat skoczył bardzo mocno do góry i za ten blat jest troszkę dłuższy, ale jest cieńszy, także powiedzmy, że tego materiału jest mniej więcej podobna ilość, zapłaciliśmy 32 tysiące złotych. Czyli zapłaciliśmy dwa razy więcej za blat w ciągu półtorej roku, za dokładnie ten sam materiał z tej samej firmy, tylko w innym wzorze i tak dalej, i tak dalej. No, nie jest to dokładnie ten sam materiał, ale ten sam z tej samej półki cenowej, nie? Także no, wydaliśmy bardzo dużo na wykończenie domu, nie spodziewaliśmy się, że wydamy tyle na wykończenie domu. I nie mamy tutaj też takich wymyślnych rzeczy, w sensie... Tam mieliśmy jakąś ścianę w kaflach, lamele pomiędzy. I to mieliśmy lamele od stolarzy. Teraz na przykład mamy lamele gotowce. Bardzo dużo wyszło wykończenie domu. Nie spodziewaliśmy się, że tak tyle wyjdzie, ale no... Współczujemy każdemu, kto musi wykańczać w aktualnych czasach dom. A najgorsze jest to, że raczej nie będzie lepiej, tylko będzie jeszcze gorzej. Bo naprawdę nie uważam, że mamy jakiś zawyżony standard tego domu. No dobra, moje biuro jest jedynie odklejką, na którą ja sobie wydam trochę pieniędzy. Jest to... wyższy standard trochę. I jakościowo nie jest, bo tak, no wizualnie, właśnie. Bo to, że wizualnie coś wygląda modernistycznie, nie znaczy, że musisz na to dużo wydać, tak. Bo jakby jak weźmiesz projektanta i dobrze zrobisz zakupy, to jesteś w stanie naprawdę tanio. My wykańczamy też, jakby mamy jakieś tam swoje nieruchomości na wynajem, gdzieś tam sobie kupiliśmy mieszkania, nawet pokazywaliśmy wam niektóre z nich. I wykańczamy też te mieszkania i tam jakby schodzimy mocno z jakości materiałów, ale z wizualności nie. Nie uważam, że wizualnie one odbiegają jakoś mocno od tej przestrzeni, ale ta jakość materiałów odbiega, powiedzmy, nie? I tutaj gdzieś ta jakość materiałów, tak jak na naszym poprzednim mieszkaniu była na wysokim poziomie, tak tutaj jest na takim średnio dobrym poziomie. I patrząc na to, że zeszliśmy z jakością, to uważam, że wydaliśmy bardzo dużo. Nutella, czy nie? Nie. Chcesz mi podać Nutellę? Nie. Do churrosu musi być taka dobra Nutelka albo dobra czekolada. Tu jest gorzka. Teraz będzie dobre. No, więc tak to wygląda. My mamy spory ogród, mamy ponad 500 metrów ogrodu i ten ogród jest cały wykończony. Mamy drzewka pozasadzane, mamy trawę zrobioną, mamy kostki porobione i tak dalej. Także to jest też koszt, który doszedł dodatkowo. Gdyby do tamtego mieszkania dodać ogród i metraż, to myślę, żeby wyszło podobnie cenowo, tylko tam mieliśmy, mówię, wyższy standard, nie? Także gdzieś tam finalnie z metra wyszło to podobnie, ale tu mamy po prostu więcej metrów i dlatego tak to wyszło. Było też pytanie, czy pokażemy w ogóle swój ogród? No ja bym pokazał. Znaczy z jednej strony chcielibyśmy pokazać, bo chcielibyśmy też nagrywać w tym ogrodzie i czuć się swobodnie, ale z drugiej strony... Z naszego poprzedniego domu wiemy, jakie są konsekwencje pokazania ogrodu i okolicy, nie? A chcielibyśmy mimo wszystko utrzymać tą taką swoją prywatność, że nie wszyscy wiedzą, gdzie my mieszkamy, nie stoją nam pod domem i tak dalej, no bo to jest niekomfortowe. Chcielibyśmy sobie wyjść na ogród i móc pobiegać z pieskami i nie wiem, zaprosić rodzinkę i sobie zrobić grilla. Chociaż uważam, że ten ogród i tak jest dużo bardziej prywatny niż tamten. Jest, tak. Jak widzieliście, pewnie gdzieś tam się przewinął na filmach, mamy las za oknem i to mamy dosłownie nasz ogród graniczy z lasem. Także od tej jednej strony mimo wszystko jest tak bardziej prywatnie, no ale jakieś od frontu już było ciężko, nie? Musimy się nad tym zastanowić i dopromyśleć. Nie wiemy, czy będziemy pokazywać ogród, zobaczymy w lato, jak się zieleń na naszym ogrodzie rozwinie, jak się zieleń dookoła rozwinie i jak to będzie wyglądać w kadrze. Ale że będzie wyglądać w kadrze tak, że będzie wyglądać neutralnie, to jak najbardziej jakoś tam część ogrodu pokażemy. Ale jest on ładny. Tyle tak, no powiedzieć. Jest mega ładny. Każdy jak przychodzi, to mówi wow. Że to na prawda. Zasadzie, że o kurczę, fajnie, że ten ogród jest wykończony, nie? No bo gdzieś tam ludzie zawsze zazwyczaj myślą drugoplanowo o ogrodzie, a my poleciliśmy z wykończeniem wnętrza razem z ogrodem. Także... Zależało nam na tym, żeby móc wypuszczać pieski, bo mieliśmy się wprowadzić wcześniej. A z racji tego, że wprowadziliśmy się później, to tak naprawdę psy nawet nie wiedzą, że jest ogród. Dowiedzą się dopiero, jak się zrobi tak cieplej trochę. Tak, że będą mogły sobie już tam pobiegać i normalnie funkcjonować z tym ogrodem. Jestem najedzona, ale trochę bym jeszcze podjął. No właśnie... Nikt nie tknął tego w no ogóle. No właśnie. Ja się trochę boję tego, tak szczerze. Ja nie wiem nawet, co to... To jest mięso. Jak to ja mam chwycić? Daj mi nóż. Jestem ciekaw tego mięsa samego. To jest wołowina. To jest takie greckie, chyba. Nadal sobie taki posmak tak? Grecji. Dobra jest, ale to jest chyba najgorsze danie stąd na zimno, bo jakby wszystko na zimno da się zjeść, no. To ciężki kres, żeby to na zimno trochę zjeść. Trzeba będzie to podgrzać sobie potem i ten. Widzowie tutaj zauważyli, że za kamery rozmawia do nas jedna osoba, asystentka nasza. I pytaliście właśnie się, kto to jest, ile osób w ogóle do nas pracuje i jak to też wygląda. To może zacznijmy od początku, od tego, ile osób dla nas pracuje, tak? W sensie jakby ogólnie, powiedzmy, kto dla nas pracuje po prostu. Ja mam Sepkę montażystę. Sepkę. Sepka. Ja mam Sepka, który jest moim montażystą. I jest też operatorem jednocześnie. Tak, i Sepek montuje mój kanał i kanał Jaworscy gotują. Ja mam natomiast montażystę Mateusza, który montuje
większą część filmów na moim kanale. Pojedyncze materiały robię ja, to takie, w które po prostu wiem, że ja muszę się zaangażować i ja chcę się angażować. I niezależnie ilu bym miał montażystów i ile osób było wokół nas, są filmy, które po prostu ja chcę robić na kanale, bo uważam, że ja je zrobię według siebie najlepiej. Takie bardziej angażujące jakieś filmy, typu właśnie jednogwiazdkowe opinie, jakieś takie bardziej zaawansowane filmy. Czy chociażby film z gogli Apple Vision, który wleciał świeżo na mój kanał, no to też ja go chciałem zmontować i ten film został zmontowany przeze mnie, ale ja mam Mateusza, który mi jakby pomaga. Mamy Maksia, który robi nam miniaturki. Chcieliśmy kogoś zatrudnić, Maksia powiedział, że on potrafi w Photoshopa, że on nam będzie ogarniał te miniaturki i rzeczywiście ogarnię na ostatnią chwilę i mówię to celowo tutaj, żebyś Max może ruszył w końcu tyłek, a nie, że ja dostaję miniaturkę o 2 w nocy na następny dzień. Albo tego samego dnia, jak film już wlatuje. O 13, a publik o 14. Ale no Maksia nam robi miniaturki. I oprócz tego mamy teraz asystentkę Julię, która nam dużo pomaga. To wszystko Julia dzisiaj pojechała do restauracji, kupiła, przywiozła. Tak, no baliśmy się trochę zatrudnić taką osobę do pomocy, ale jak teraz już zatrudniliśmy, wydaje nam się, że odpowiednią osobę, to... Czas pokaże. Tak, to rzeczywiście jest dużo więcej luzu i teraz jak Paweł też ma montażystę swojego, to mamy dużo więcej czasu na wszystko. Na prywatę ogólnie, nie? No, znaczy my od tak naprawdę ponad roku szukaliśmy asystentki. Tak, i to gdzieś tam na filmach już wspominaliśmy, byliśmy na spotkaniach z różnymi osobami. No, mieliśmy osobę na okres próbny, ale mimo wszystko było to ciężkie, bo to jest taka dość nieszablonowa praca, nie? Ciężko jest się też ludziom odnaleźć w takiej pracy. No póki co współpracujemy z Julką 1,5 miesiąca i jest okej. Okay. Zobaczymy jak będzie dalej, ale tak mamy osobę, która nam robi zakupy właśnie na przykład na Jaworscy gotują, dlatego teraz nie wiem, na Jaworscy gotują, co jest, jakie gadżety i tak dalej, tak, i tak dalej. No, czy ogarnia nam pomysły na film, no jakby w wielu rzeczach nam po prostu pomaga. I to są wszystkie osoby, które dla nas pracują. Znaczy, nie, ja jeszcze mam Darię. Jeszcze jest Daria. Daria to jest taka moja widzka stała, która była długo moderatorką na moim kanale. Moderatorzy na kanale. No, no ja kiedyś streamowałem. No właśnie, ja ostatnio byłam, coś tam sprawdzałam w ustawieniach i patrzę, że mam jakichś randomowych moderatorów, którzy byli u ciebie, że w sensie jakby kojarzeniki, tak. Że u ciebie moderowali. I tak śmiesznie. Tak, Daria jest ze mną od giga dawna, jak grałem w Fortnite, jak grałem w Minecrafta, to ona siedziała na streamach, po prostu ogarniała mi czat. I Daria montowała znowu Jawora, ale z racji tego, że znowu Jawora nie prowadzę przez brak czasu, to Daria czasem te materiały, które nie idą do montażysty, mi tnie mi filmy, bądź dodaje napisy do filmów, bo to też jest czasochłonna dość rzecz. Także jeszcze jest Daria gdzieś tam dorywczo, no nie? No i graficznie też tam. Graficznie czasem, no. Tak. No to tak, to także jeszcze jest Daria. I to wszystko. Porozmawiajmy teraz o kontencie. Oho. Tak. Czy będziesz wracał do vlogów, jak ci się nagrywa, jak mi się nagrywa, jaki kontent będzie się pojawiał u nas na kanałach. No może ty zacznij, bo to twój kanał. Dobra, ja przez najbliższy miesiąc u mnie na kanale będą praktycznie same vlogi, bo mamy mocno wprzód zaplanowane filmy. Ze względu na to, że będzie bardzo dużo podróży, a tak to u mnie jest taki schemat, że jest challenge vlog. I dobry, nie? Nie lubię churrosów. A chcesz to posłuchać? Pieruch musi być wytrawny. Zjechałem dwie słodkie rzeczy, twoje ulubione w jednym momencie, sorry. No, wracając. U mnie jest taki schemat, że jest vlog i challenge. Wydaje mi się, że na razie taki schemat u mnie pozostanie. Może ewentualnie będzie się pojawiać trochę więcej vlogów, bo podobają mi się vlogi, jakby dobrze mi się je nagrywa. Wam się też je dobrze ogląda, więc u mnie taki content pozostaje, jaki w sumie jest. Co do mnie, to ja dalej nie wiem do końca, czego widzowie oczekują. Wiem, że chcę robić to, co mi się podoba i to, co w momencie, gdy to publikuję, to oglądam to i mówię, ale to jest fajny film. I to jest najważniejsze. I to jest dla mnie najistotniejsze i ja też chcę się dobrze czuć przy nagrywaniu tego. Mam często komentarze typu, dlaczego nie nagrywać już miski XXL albo takich rzeczy. Ale z kolei jak powrócę trochę starym contentem, na przykład wrzucę jakiś głuchy telefon albo jakieś takie rzeczy, to te rzeczy mniej chętnie się oglądają. I z jednej strony mam takie komentarze, z drugiej strony mam takie komentarze i po prostu robię to, co mi się podoba. U mnie też czasem pojawiają się vlogi, bo ja też kocham vlogować i na pewno przyjdzie taki moment, jak będę już stary, jak gdzieś dobiję pewnie mi 30, coś takiego, że będę chciał robić takie dowalone vlogi i czuję, że wydaje mi się, że jestem w stanie robić takie filmy, to się okaże. I na pewno gdzieś tam też przyjdę na ten vlogowy content finalnie, ale póki co robię te filmy takie podróżniczo-vlogowe. Trochę to połączyłem, bo był taki moment, kiedy chciałem za bardzo zrobić taką Amerykę,
uważam, że u nas ten taki amerykański format nie do końca się sprawdza, że jednak polski odbiorca oczekuje czegoś innego i ja też nie do końca się w tym czułem. Ogólnie finalnie, bo Paweł miał takie może trochę załamanie twórcze przez pewien moment, bo nie wiedział dokładnie, co chce nagrywać. I po rozmowach wspólnych zdecydowaliśmy, jakby doradzałam Pawłowi i Paweł też tak stwierdził, że najważniejsze jest to, żebyś ty się dobrze czuł z tym, co robisz, a nie żeby widzowie mówili nam, co mamy nagrywać. W sensie jakby też, żeby nie obrażać widzów teraz i żeby nie robić tego, co wy chcecie oglądać, ale jakby, wiecie, to jest praca, która ma nam sprawiać przyjemność, a nie być taką typową pracą i z takiego założenia wychodzimy. I tak aktualnie jest i tak jak mówię, u mnie ten format jest taki challenge'owo, ciekawostkowo, podróżniczy, chyba tak go mogę nazwać, ale jest ograny jednocześnie uważam, że tak dosyć vlogowo i dosyć w starym formacie i taki jak jestem. Też zmieniłem się mocno przez 2 lata, nie jestem taki jak byłem 2 lata temu. Było dużo sytuacji w naszym życiu, które wpłynęły na nas i jakby szczególnie na mnie. Były pewne jakieś takie większe epizody w życiu, które wpłynęły na moją psychikę i jakiś tam mój styl bycia też. Także jestem na pewno trochę inny niż 2 lata temu i chociażbym zaczął nagrywać ten sam content, te same filmy, to one już nie będą takie same, bo ja jestem inny. No w ogóle na przestrzeni tych lat, w których nagrywamy na przykład lifestyle, to my się strasznie zmieniliśmy. Potężnie na przykład mój głos. Ja nie wiem, co się stało z moim głosem. Ja tak piszczałam na tych filmach. Tak. Jakiś czas temu z Pawłem właśnie siedzieliśmy i oglądaliśmy stare filmy i ja nie mogłam siebie słuchać. Ja miałam tak piskliwy głos. Ale tragedia. Ja tak samo siebie nie mogłam słuchać. No. Także gdzieś tam wpłynęło na to po pierwsze na zmianę kontentu i u ciebie i u mnie, bo u ciebie też kiedyś był inny content. Tak, no to, że też dojrzewamy. Jesteśmy teraz starsi. Też jakby no, chcemy mimo wszystko robić content, który jest zgodny z nami, nie? No i z naszym wiekiem. Duże wydarzenia, które się wydarzyły publiczne bądź mniej publiczne, wpłynęły na nas negatywnie bądź pozytywnie i jakoś tam musieliśmy nad tym popracować i my się trochę zmieniliśmy. No. Rzuciliśmy się tak na to jedzenie na początku. Ja jestem tak napchany. A teraz już napchany, nic nie jemy. Tak, jestem fest napchany. Ale ty nie masz żadnego deserku. No bo żeś wzięła churrosy i ten, znaczy Julka wzięła, ale to Julka wzięła pod ciebie, a nie wzięła na przykład pancake'ów dla mnie. I mi bardzo smutno. Chciała, ale była kolejka, jaką minę zrobiła za kamery. Możesz wziąć dżelki. Nie chcę, jest okej. I tak pyszne jedzonko. No, mega dobre wszystko jest. Jeszcze tego tylko może chapnę zaraz. Dobra. Trochę się poukłada. Muzyka. Nasza piosenka. I nie pytaj, kiedyś... jaki jest plan? Zrobiliśmy tą piosenkę z Berganim i ona raczej już nigdy nie wyjdzie, bo się... Ale nasze głosy też już się zmieniły. Zmieniły się. No wydaje mi się, że po prostu jakby już nie jest taka... jak chcieliśmy, żeby była. Tak, mamy... Właściwie jest dobra ta piosenka i często na przykład jest tak, że gdzieś tam sobie jedziemy i słuchamy jej, albo sobie śpiewamy ją, albo nawet puszczamy innym ludziom i wszyscy mówią, ale zarąbista, czemu jej nie wrzucacie? Ale my już tego nie czujemy. Na pewno podziałamy muzycznie. Ja bardzo mocno chciałbym podziałać muzycznie. I ja na też pewno bym podziałamy. Uwolnić siebie Beyoncé prawdziwą. Tak. W tym roku raczej jeszcze podziałamy z muzyką. Jakby chcemy spróbować nagrać coś, zobaczyć jak to wyjdzie, czy to będzie fajne i wtedy... Opublikować i zrobić coś większego. Kolejny temat. Freak fighty. Co o nich sądzimy? Czy byśmy zawalczyli? Jak wygląda nasze podejście do tego? Ja nigdy bym nie zawalczyła. Szczerze, mogliby mi zapłacić naprawdę ogromne pieniądze, ale ja się nie czuję w takich, po pierwsze, jakby w takich wydarzeniach sportowych, po drugie, w takich wydarzeniach, że ludzie na ciebie patrzą i słuchają, co ty mówisz na żywo. Jakby mnie to strasznie stresuje. Ja mam takie swoje grono widzów, które ja kocham i którzy po prostu oglądają mnie dla mnie. A jak ja mam występować dla innych ludzi, którzy mnie nie znają, to ja czuję taki stres, że ja bym nawet chyba nie była w stanie tam wyjść i coś powiedzieć, na przykład na tych konferencjach i tak dalej. Więc to totalnie nie jest dla mnie. Nawet jakby mi chyba zapłacili z 10 milionów, to bym nie poszła. Jeżeli chodzi o mnie, no właśnie, to ja nie chciałem iść do żadnej federacji ze względu na kontrowersję, która się tam dzieje. Uważam, że to, co się dzieje i to, że w ogóle te osoby są gdzieś osobami, niektóre osoby są osobami publicznymi i jedyne, co robią, to wyzywają innych, czy działają na kontrowersji, to dla mnie jest w ogóle absurd, że ludzie coś takie oglądają. Ja osobiście tego nie oglądam i nie chciałbym w tym uczestniczyć. Był teraz taki moment, że dostałem informację, że jedna federacja ma zmienić trochę podejście i mają być inni, mają właśnie brać trochę innych twórców, mają trochę wyjść
tej kontrowersji. Rozmawiałem z tą federacją. Czy ogólnie miałeś propozycję od każdej? Miałem propozycję chyba od każdej już federacji. Z tą akurat federacją rozmawiałem odnośnie już takiej konkretnej propozycji. Aczkolwiek mieli zmienić, a w sumie zmienili na gorsze według mnie i to co się dzieje teraz to jest jeszcze większy dym. Znaczy najgorsze jest to, że jakby nie ma w ogóle nowych twarzy w tym. Ja już mówię jakby od strony widza, że tak naprawdę cały czas walczą te same osoby ze sobą. Federacji wypromowało osoby, które walczą na federacjach w sumie tak, trochę. I to są osoby, które są kontrowersyjne, no, nie? Ale chodzi bardziej o to, że cały czas walczą te same osoby i nie ma ogólnie nic nowego. My na przykład już nie oglądamy żadnych walk. Jakby totalnie jak są jakieś gale, to my tego samego dnia patrzymy na Instagramie i wiem, o jest gala. No tak jak mówię, to są już takie widać mocno, z perspektywy widza też to mówię, nie z perspektywy twórcy. Może się mylę, bo też jakoś nie jestem mocno inside, ale z perspektywy widza dla mnie to są mocno ustawione rzeczy i takie rzeczy już zrobione stricte pod to, tylko żeby zrobić jak największy show, jak największy dym. Znaczy, mogę się mylić. Często widać to, że na przykład, nie wiem, nagle ktoś z kimś ma jakieś... Cześć. Dzień dobry. Mój tata szedł. Oli tata zawsze otwiera garaż. Wyssała tylko głowę tak po cichu, macha, śmieje się, jak taka maskotka się rusza tak sztywno i się chowa. Teraz tylko to rzuci i pocha palcem. A, nagrałeś, idź. Śmiesznie, zawsze tak ten. Także wracając do tematu, no ja bym zawalczył. Paweł właśnie miał myśl, żeby zawalczyć, to wygląda na to, że musiałby wtedy się wziąć za siebie, no bo nie mógłby pójść i na przykład nie wiedzieć nawet jak się walczy i tak dalej. Tak, więc tak jak byłby... było na przykład z Move Federation. Tak, no. Nie. Ale to też ze względu na podróżę. To było tak, to była spontaniczna propozycja, to było wzięte ze względu bardziej na Maxa i chłopaków, a nie na mnie i to tak wyszło, że ja byłem totalnie w Japonii, byłem w Stanach i nie miałem kiedy nawet do tego trenować, także to była moja wina jak najbardziej, aczkolwiek nie wziąłem tego ze względu na siebie, tylko ze względu na innych trochę, bo inni chcieli bardzo wziąć udział w takim wydarzeniu. No ale wracając tam, byś musiał się przygotować i no, musiałby się wziąć po prostu do siebie, tak. Co by wpłynęło dobrze na Pawła, nie? To by było motywacją dla mnie, bo ja nie potrafię się zmotywować i tutaj od dawna mówię, że nie potrafię się w tej kwestii zmotywować. No, przed chwilą zjadłem, kurde, z 1500 kalorii. Co prawda no, to jest mukbang, powiedzmy, tak? Także gdzieś tam format polega na tym, żeby jeść. Ale mimo wszystko, no nie potrafię się zmotywować i wiem, że to by musiało mnie zmotywować, nie miałbym wyjścia. Także gdzieś tam pod tym względem patrzyłem na to, nawet nie pod względem finansowym, bo uważam, że finansowo, w momencie, gdybym odpuścił filmy, i wziął pod uwagę stawkę, która była naprawdę fajna. No wiadomo, zarobiłbym więcej, ale nie byłoby to aż tak duża różnica w stosunku do tego, ile się zarabia aktualnie z YouTube'a, bo gdzieś tam z tego YouTube'a musiałbym częściowo zrezygnować. To bardziej brałem pod uwagę właśnie wzięcie się za siebie. Aczkolwiek, dopóki się nic nie zmieni odnośnie kontrowersji, która tam jest, dopóki nie zlikwidują ludzi, którzy dawno nie powinni moim zdaniem istnieć w internecie, to no, ja na gali żadnej nie zawalczę, nie? No właśnie, jak już jesteśmy przy temacie wzięcia się za siebie, przejdźmy do tematu kompleksów, bo też o to było pytanie, czy na przykład mamy jakieś kompleksy, czy dobrze się czujemy ze sobą i jakie jest na przykład nasze podejście do jakichś operacji plastycznych, do zmian w wyglądzie i tak dalej. Możesz pierwszy się wypowiedzieć, bo tak zawsze ja pierwszy się wypowiadam. Dobrze, no to ja mam straszny kompleks mojej tej strony, nie lubię mojego ucha tutaj. Tak, tutaj. Tak, tego, no. To mnie irytuje strasznie. To jest hit, bo ja szczerze przez chyba 7 lat bycia z Pawłem nie zauważyłam i nigdy nie zwróciłam uwagi na to, że on ma takie ucho. Ja zawsze staję tak do zdjęcia, jestem tak na miniaturkach, nawet jak na miniaturce minimalnie nie widać to ucho, to je wycinam, że go nie ma. Tak. I w momencie, kiedy ja zaczęłam robić miniaturki na Jaworscy Gotują, czyli w sumie rok temu, to Paweł mówi, Ola, ale tu mi wycinaj to ucho. I ja mówię, dlaczego? Bo ja wyglądam jak elf. I zaczęłam dopiero wtedy zauważyć, że Paweł ma coś z uchem. Tak naprawdę, nigdy na to nie zwróciłam uwagi. I to jest właśnie to, że kompleksy są w nas, a inni tego nie widzą, tak, nie? Tak, dokładnie tak. No i dla mnie moja waga gdzieś tam tak jak mi nie przeszkadzała, tak teraz zaczęłam już trochę przeszkadzać i widzę to, że jest ona za duża, nie? Że... Znaczy inaczej, waga mi się nie zmienia od długiego czasu, ale jak im dłużej jesteś otyły bądź masz nadwagę, to ta masa ci przechodzi i ona się rozlewa na całe ciało. Ja byłem, mimo tego, że ważę od tak naprawdę 3 lat tyle samo, to moja postura ciała zmienia się mocno, bo ten tłuszcz, nie znam się, no to w każdym razie widzę po sobie, że to z brzucha na przykład przeszło na boczki, czy przeszło gdzieś indziej. Także ten kształt ciała się zmienił i już nie jest taki, że mi odpowiadał, że był okej, tylko no mi dosyć nie odpowiada. Podoba mi się moja twarz teraz. I jakby oprócz tego, boję się, że jak schudnę, to twarz mi schudnie i będę takim szczypiorem trochę, tak nie, zwanym. Wydaje mi się, że aż tak nie, że jak schudniesz, to trochę ci schudnie ta twarz, ale nie będzie tak, że będziesz taki...
jak okay. 10 lat temu. Najgorzej w mojej posturze jest to, że mi w cycki poszło, nie? I mnie irytuje to, że stoję i widać po prostu te cycki wystają. I nie mogę bez koszulki też na przykład czegoś nagrać, bo YouTube mi do monetyzacji wrzucało się, co kobiece nagie piersi. Ja wzięłam się za siebie jakoś na początku zeszłego roku. Rzeczywiście dużo schudłam i to była kwestia tak naprawdę 2 miesięcy, gdzie było widać ogromne różnice u mnie. Ale potem gdzieś przyszły jakieś wakacje, wyjazd do Stanów, gdzie jedliśmy. U ciebie też tarczyca mocno wpływa tak, na to wszystko, no to tak, nie? To też. Ale no jakby przestałam dbać o to, co jem i tak dalej. Potem przyszło daily. Tak naprawdę nie jestem w stanie się zmotywować, żeby zacząć ćwiczyć. Ale teraz stwierdziliśmy z Pawłem, że niedługo przechodzimy na pudełka, żeby też, wiecie, po prostu może nie, że schudnąć z tych pudełek, ale po prostu jeść zdrowiej i regularnie jeść, to jest najważniejsze. I mieć tą kaloryczność jakoś tam odpowiednią do swojego wzrostu, wagi i tak dalej. No ja też bym chciała schudnąć i w tym roku chciałabym się za to wziąć. A czy inne mam jakieś kompleksy? Miałam, że miałam za małe usta, w sensie jakby irytowało mnie to, że miałam małe usta. No powiększyłam, teraz mam większe. I jakby teraz mi one nie przeszkadzają. Jedyne co mi tak, jak myślę sobie, co mi przeszkadza, no to na przykład to, że mam tutaj, oprócz tego, że mam łysinę na brwiach teraz, to, że opada mi tutaj w tym oku bardziej powieka niż w tym. Strasznie mnie to irytuje. Widzisz to? Nigdy w życiu nie mówiłeś mi o tym nawet. Nie, bo to tak po prostu mam. No jakby jestem w stanie coś z tym zrobić, bo na przykład są na to też jakieś tam operacje z tego, co gdzieś tam widziałam, ale nie jest to na tyle przeszkadzające jeszcze, żebym miała to robić. Wiem, że na przykład niektóre kobiety mają tak, że to się tak pogłębia, że już potem mają problem ze wzrokiem, z otwieraniem oka i tak dalej, więc może wtedy coś z tym zrobię. O, jedynie co jeszcze, to wada wzroku, ale to już o tym mówiłam, że chciałabym sobie po prostu zrobić korektę wzroku, żeby nie musieć coś do okularów i soczewek, bo to też jest takie niekomfortowe czasami. Coś jeszcze jest? Coś tamten? Podejście do operacji plastycznych na przykład. Ja mam bardzo sceptyczne, aczkolwiek jak zrobiłeś usta, to mi się bardziej podobasz. Mhm. Cieszę się, że zrobiłaś je tak, a nie tak. Tak. I faktycznie są one dobrze zrobione w dobrym miejscu, bo największy problem jest taki, że dużo osób po prostu robi byleby taniej niesprawdzonych osób. Uważam, że to jest... Albo po prostu osób, które nie mają limitu, nie? W sensie jakby... Tak. Bo to też lekarz musi ci, czy tam kosmetolog musi ci powiedzieć, że ej, hola, hola, za dużo, nie zrobię ci tyle, zrobię ci mniej i będzie to wyglądać lepiej. A nie, że ktoś się chce i se po prostu robi. Ja uważam, że jeżeli coś ma kogoś uszczęśliwić i ma ktoś jakiś kompleks, to czemu z tym jakby nie walczyć i czegoś nie zrobić w tym kierunku? Dla mnie ważny jest umiar i to jest jakby, żeby każdy znał umiar, żeby też nie było tak, że jest przesadnie, nie? Znaczy tak, ja też tak uważam, tylko to trzeba robić właśnie z głową, bardzo rozważnie u dobrych osób, nie? No dobra, to są wszystkie tematy, które przygotowałam. Czy chcesz jeszcze się wypowiedzieć na jakiś temat? Nie chcę chyba. Nie no chyba wszystko wiem. Okej. Ocenka jedzenia, bardzo Churrosy dobre, bardzo pyszne. Dobre, to też dobre. Kebab zarąbisty. Skąd on jest? Food Hall Batory, okej. Chciałam tam właśnie przetestować kiedyś tego kebaba. A to? Czy były w ogóle z paskiem ziemniaczanym albo takimi różnymi dziwnymi dziadkami. Nie, no to bardzo dobre jedzonko. Subskrybujcie kanał, zostawcie łapeczkę w górę, dajcie znać w ogóle, czy taki format wam się podoba i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Jeżeli dotrwaliście do tego momentu, to napiszcie w komentarzu... Coca-Cola. Pa, pa.